Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam Straszyceum, czyli potworne liceum z kolekcji Monster High od firmy Mattel. Straszyceum zapakowano w bardzo duże kartonowe pudełko. Jest ono czarne we wzorek pajęczyny. Tutaj macie zdjęcie tego zestawu z wyszczególnionymi różnymi elementami, mniejszymi zdjęciami. Widzicie tutaj też lalki, które w zestawie nie są dołączone. Musicie dokupić je osobno. Oczywiście mamy tutaj napis, logo Monster High, nazwę zestawu, zdjęcie DVD, które zostało wydane. Tutaj również jakieś mniejsze elementy. Z drugiej strony ta pudełka wygląda podobnie, z tym, że ustawione jest poziomo. No i oczywiście jest to zabawka dla dzieci powyżej 6 roku życia. W zestawie znajdujemy rozkładane Straszyceum, arkusz z naklejkami, aby je ozdobić, instrukcję, w jaki sposób ten zestaw prawidłowo złożyć oraz kilka woreczków z mnóstwem dodatkowych akcesoriów, które zaraz Wam pokażemy. Teraz zobaczycie, jak z tego małego pudełka powstanie wielkie liceum Monster High. Tak oto prezentuje się rozłożone liceum Straszyceum. Jak widzicie, mamy tutaj dwie główne sale, a także małą salkę bądź podest u góry. Tutaj mogą przesiadywać uczniowie Monster High podczas przerw między lekcjami, bądź po zajęciach mogą odbywać się tutaj szalone dyskoteki i imprezy, gdyż jak widzicie, tutaj mamy wielką czarną szafę grającą. Z tyłu ona ma półeczki i zamontowany do góry nogami element ozdobny w tle. Tak niestety zostało to wykonane. Tutaj widzicie również logo Monster High. Z boku mamy barierkę w kształcie pajęczej sieci, ozdobioną różowymi dyniami. Ta część liceum ma wieżyczkę wraz z ozdobnymi oknami z ażurowymi wycięciami, które przypominają oczywiście również pajęczynę. A u góry mamy małą pajęczynę w okrągłym oknie. No i jak widzicie, na dachu mamy też gościa, Waszkę. Zobaczmy niżej, jak wygląda ten zestaw. Widzicie, u góry jest kula dyskotekowa w kształcie czaszki. Jest ona ciemnoróżowa. Te kule możemy zdjąć i zawiesza się tylko na czas trwania imprezy. U góry zakończona jest potworną rączką hakiem. Na dole mamy salę jadalną. Mamy tutaj ławkę połączoną ze stołem oraz akcesoria. Wazę do zupy. Dwie miseczki z zieloną mazią, dwie szklanki ze słomkami oraz dwie czareczki na tę właśnie zupę. Gdy zabierzemy te akcesoria, to miejsce stanie się salą do tańca podczas imprez w Monster High. Z boku mamy też malutki korytarzyk, w którym bohaterowie Monster High spotykają się, by wymienić książki na konkretne zajęcia. Mamy tutaj otwierane drzwiczki. Mamy tutaj 6 szafek łącznie. 4 w kolorze różu ciemniejszego i 2 jaśniejszego. Każda z tych szafek ma kłódeczkę w kształcie czaszki, w środku wieszaczek oraz różne rysunki w tle, a także półeczki, na których mogą położyć książki czy inne akcesoria, które bohaterki Monster High zabiorą danego dnia do szkoły. Jak widzicie, tutaj też podłoga ma inny kolor. Kolejna sala to sala lekcyjna.
która jednocześnie połączona jest z wejściem do Monster High. Straszyceum. Mamy wielkie wrota, dwuskrzydłowe, które są wewnątrz turkusowe, a na zewnątrz brązowe. Jednak oczywiście te drzwi możemy zamienić miejscami, tak więc w środku będą brązowe, a na zewnątrz turkusowe. One mają takie uchwyty i oczywiście logo Monster High. Pasujące do turkusowej strony akcesoria to stolik na kółkach, na którym nauczycielka będzie przeprowadzała różne eksperymenty, na przykład z użyciem tego oto pojemniczka z miarką, który ozdobiony jest logiem Monster High. Ma też przykrywkę, a wewnątrz mamy małą figurkę żaby. Ta żaba, jak widzicie, ma 3 oczka. Więc jakieś eksperymenty na pewno się tutaj już zadziały. Tutaj mamy też teczkę na dokumenty. A ten stoliczek ozdobiony jest oczywiście logiem Monster High w rogach fragmentami pajęczyny i na dole ma dodatkową półkę na różne akcesoria. Ma też uchwyt, a kółeczka, które są czarne i ozdobione logiem Monster High, są nieruchome. Podczas jazdy się nie kręcą, są to tylko takie atrapy kółek. W tej sali mamy też dwa krzesła ze stolikami. Są one czarno-fioletowo-zielone. Jest to taki pastelowa zieleń, bardzo jasna. I mamy też ławkę. Długą ławkę, na której zmieszczą się na pewno 3 osoby. Myślę, że 3 postacie Monster High się tutaj swobodnie zmieszczą. No i mamy także dodatkowe akcesoria, takie jak zeszyty, które są otwierane. Wewnątrz mają czaszkę Monster High. Mamy takie 2 zeszyty. Oraz magiczne różdżki, które jednocześnie są długopisami. Również są 2. No i tu mamy dodatkowe akcesoria, ozdoby w kolorze złotym. Które będą sobie leżały na tej półeczce, na której możemy ustawić m.in. globus ze skrzydełkami czy jakiś mały informator w kształcie trumny. U góry, jak widzicie, również mamy taki ozdobny element, tak jak na piętrze górnym, który jest w kształcie pajęczyny ozdobione tymi różowymi dyniami. Zwróćcie uwagę na piękne okna, które są z każdej strony oraz zegar, który mamy u góry. Oczywiście on ma naklejkę i tak naprawdę nie pokazuje aktualnej godziny. Przy ścianie dla nauczyciela mamy też namalowaną tablicę, kredy oraz inne akcesoria, które w sali chemicznej się przydadzą, a także ozdoby takie jak łańcuchy z hakami. Tak wygląda liceum Monster High, Straszyceum z przodu. Mamy tutaj te wrota, o których wcześniej mówiłam. Są one z tej strony brązowe. Mamy 2 uchwyty, logo Monster High. Po bokach mamy 2 kolumny z gargulcami, które strzegą wejścia do Straszyceum. A u góry mamy przycisk z logiem Monster High, dzięki któremu będziemy mogli rozkładać ten właśnie zestaw. Otwieramy wrota. Widzicie, wewnątrz są turkusowe. I mamy tutaj małe wejście. A w głębi salę lekcyjną. Tutaj zwróćcie uwagę też na to, że wewnątrz mamy szafki z półeczkami, które są również ozdobione logiem Monster High. Dalej widzimy okna oraz przód sali balowej bądź jadalnej, a z przodu mamy kosz
dzięki któremu uczniowie będą mogli grać w koszykówkę. Oczywiście w zestawie mamy też piłkę, która jest bardzo ładnie wykonana. Przypomina prawdziwą, ma ciekawy wzorek i oczywiście logo Monster High. U góry widzicie wieżyczkę i górne piętro Straszyceum, a także bardzo ładne, misterne okna, które są w tym zestawie. Przyjrzyjcie się, jak wygląda arkusz z naklejkami. Tymi naklejkami możecie oczywiście ozdobić to Straszyceum, ponaklejać je w wybranych miejscach, bądź na przykład niektóre z tych naklejek zostawić, aby ozdobić swoje przybory do szkoły, na przykład zeszyt, długopis czy piórnik. Jeśli Ty jesteś fanką Monster High i kolekcjonujesz te lalki, to uważam, że powinnaś również mieć u siebie ten zestaw Straszyceum, aby móc odtwarzać ulubione sceny z bajki, czy nawet całe odcinki u siebie w domu. Ten zestaw został bardzo ładnie wykonany, ma mnóstwo dodatkowych elementów, ponadto możemy niektóre części wyciągać i zmieniać na przykład stronami, tak jak na przykład drzwi, czy możemy usuwać poszczególne elementy, bądź je dodawać tak, aby stworzyć raz salę jadalną, innym razem balową czy dyskotekową. Mamy też mnóstwo akcesoriów w sali zajęć, więc dla kilku Twoich lalek na pewno będzie tutaj dużo miejsca. Ogólnie ten zestaw bardzo mi się podoba i otrzymuje od nas 5 gwiazdek. Zapraszamy Was na pozostałe recenzje na stronie kochamzabawki.pl. Do zobaczenia.